Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, tym razem Paladyn, tym razem weekend epicki na Paladynie. Standardowo będzie się działo to, co w poprzednim odcinku z Wojownika, czyli przebieranko, jakieś tutaj zmiany broni u towarzyszy, całe EQ u nas i później jakieś tam lożki ewentualnie sobie poklikamy, popróbujemy coś zrobić. Na wstępie zaznaczam, żebyście zostawili kciuka w górę, żebyście o tym nie zapominali, będzie mi naprawdę bardzo miło. I w ogóle zanim jeszcze przejdziemy do przebierania, to mam tutaj do odebrania prawie 2000 wehikułu czasu. Tak naprawdę, no ile, 2 dni nam chyba brakuje, żeby było pełne 2000, ale już nie mam na czym tak jakby dobić tego levela, no a szkoda się przebierać, wiecie, gdy brakuje tak mało do poziomu tak naprawdę, a z tego wehikułu może nawet 2 levele wlecą, nie wiem, zobaczymy sobie, chyba pierwszy raz będę odbierał taki... tak naprawdę no pełny w 100% wehikuł. Pamiętamy, aby ubrać EQ na awkę, no bo jednak to się liczy, gdy odbieramy wehikuł, liczy się to, jakiego mamy wierzchowca i jakie mamy właśnie EQ, więc jest istotne, aby ubrać to EQ na awkę. Jeszcze sobie tutaj sprawdźmy, czy na pewno jest ok, złoto jest dobrze i tutaj PD jest dobrze, ok, czyli odbieramy, zobaczymy, ile nam to tutaj da. 85 milionów PD i 66 milionów golda. Ja w ogóle zapomniałem, że to przecież też golda daje i tutaj odkładałem prawie cały tydzień, no ale dobra, to najwyżej się tam sporo wsadzi w staty. No to odbieramy, no nie ma na co czekać. Potem jeszcze do 393 poziomu, 300, tak dobrze, 93, myślę, że jeszcze troszkę nam się uda tutaj go uzbierać, ale zobaczymy, no mamy już 1 miliard, dobrze, że został podniesiony ten jakby cap po prostu tego golda, że możemy tutaj sobie go trzymać więcej. No i co, ile my tego levela dostaliśmy z pełnego wehikułu? Okej, mamy 0. No tak naprawdę ile? No nawet nie cały level, można powiedzieć, że tak 2/3 poziomu, coś koło tego. Także no szału nie ma, ale okej, no lepsze to niż nic, wiadomo. Dobra, wracamy sobie do swojego zwykłego ekwipunku. Tutaj już mam naszykowaną, ulepszoną jakość przedmiotu. Tutaj dzisiaj wieźma chce buty, to od razu mogę dać. To są tam jakieś inne rzeczy do wiedźmy, poczekajcie, co ja tutaj mam w skrzynce. O, w skrzynce mam w ogóle jeszcze to, ja o tym zapominam. Tutaj mam jakieś epiki, ale to nie jest istotne. W sumie to możemy, chociaż nie, żeby nie robić takiego bałaganu, to na razie to sobie schowamy i te tańsze rzeczy sobie schowamy, żeby nie było, wiecie, właśnie takiego bałaganu, a to drogie niech będzie. Tutaj na pewno się przyda. Dobra, no i co? No tak naprawdę ubieramy ulepszoną jakość przedmiotu. Tu mam 3 i tu mam 3. Aha, ja sobie znalazłem obydwa paski, dobra. To mój błąd, nie zauważyłem tego. Okej, czyli ten pasek tak naprawdę nie będziemy go rozmontowywać, możemy go sobie sprzedać. I tutaj na szybko w gabinecie magii bym chciał znaleźć coś, tu od razu potkę kupimy. Bym chciał znaleźć coś właśnie z ulepszoną jakością. No mój błąd, znalazłem sobie tak na szybko dwie rzeczy właśnie z trójeczką tej ulepszonej jakości przedmiotu, a tu się okazało, że to są dwa paski. Lekki failing na początek, no ale dobra, zaraz tutaj chwila, moment i znajdziemy jakiś itemek, pierwszy lepszy, by dawał właśnie tą ulepszoną jakość. No ale standardowo na odcinku jak na złość, tych potek trochę możemy pokupować, ale też nie będę przesadzał, no tu 8%, szansa na legendarne, odporność na błyskawice, ulepszona jakość, dobra, i pierścionek, czyli jest git, to na razie mamy z boku i dobra, i szukamy, tak naprawdę zaczynamy. Broń tutaj chyba jakoś niedawno wymieniałem z tego co pamiętam, ale to się jeszcze zobaczy, ile nam będą dawały. I mamy buty 41, także widzicie, no te itemki nam dają naprawdę sporo, już tutaj chyba z 2 miesiące się nie przebierałem, a tu nam daje, a plus 8, no to widzicie, broń mamy świeżą, ale i tak jak się coś fajnego trafi, to ją sobie wymienimy. Dobra, buciki na razie są, także lecimy dalej. Komplet runek mam, jeżeli chodzi o jakby taki secik do lochów / PvP. Jest to taki, można powiedzieć, już kompletny set, gdzie jest łączna odporność oraz gdzie są punkty życia, więc będę po prostu musiał to wszystko pozmieniać u kowala i tyle. Nie będziemy musieli tam patrzeć na żadne runy ani na nic takiego. No dobra, no buciki nam się dosyć szybko trafiły, ale tutaj widzimy trochę, musieliśmy porolować, ale dobra, mamy też klatę, mamy kolejną klatę, ale nas nie interesuje ona na ten moment. I szukamy sobie dalej. Bronię u towarzyszy na pewno będę chciał zmienić, bo ich nie wymieniałem. Natomiast tą swoją, no to sami widzicie, jak to wygląda. Dobra, rękawice są. Plus 18, o, to zobaczcie, szkoda, że na wszystkie cechy, bo sami widzicie, że dosyć sporo, 47% runka, trochę nam tych średnich tutaj daje, na razie wymienimy jakby co, ale wydaje mi się, że i tak będziemy mogli sobie znaleźć na 3 staty, żeby wiecie, nie było problemów.
tutaj z tymi towarzyszami u broni, tak jak to miało miejsce na Wojowniku, ale nie chcę bardzo nawiązywać do tamtego odcinka. Kto nie widział, to niech sobie po prostu obejrzy. Dobra, ile to mu daje? 524, a to 539. No to jakiegoś wielkiego przeskoku nie ma, także wydaje mi się, że możemy tu 12% już punktów życia. Wielkiego przeskoku nie ma, więc nie będziemy podmieniać i po prostu szukamy dalej. Jest jakaś broń. Broń jest tak naprawdę no słabiutki rozrzut, plus 12 średnich, ale ją sobie oczywiście weźmiemy. Jak to tu wygląda u wojownika? Plus 12. No to nie, myślę, że możemy ją sobie wsadzić do kibla. Jeszcze dzisiaj nic nie wrzucałem. Mamy coś dla maga. Plus 26. No ten rozrzut nie powala, ale wydaje mi się, że 26 średnich i jeszcze runka na zimno jest korzystniejsza, aniżeli ta broń, którą mieliśmy do tej pory właśnie na tym naszym magu, więc dobra, szukamy. Jest jakaś klata, ale to na wszystkie cechy, także nas nie interesuje. Mamy jakąś broń, weźmiemy ją na razie, przynajmniej na ten moment. Dobra, są rękawice, ale rękawice to my już mamy. Znowu rękawice. Czyli co nam jeszcze jest potrzebne? Potrzebny nam jest jeszcze hełm, pasek i ewentualnie broń jakaś, o ile... O, już 13% punktów życia. Kurde, ale fajnie to wygląda, jak już te runki są takie na wysokim poziomie. Jakby kogoś ciekawiło, to mam tutaj prawie 2 septem Vigintiliony. No to i tak jest mniej niż na Berku. Na Berku tam ich mam jeszcze więcej. I mamy czapeczkę. Czapeczka to jest minus 344 pancerza, ale za to 37 nam daje tutaj statystyk, więc jak najbardziej spoko. Dobra, czyli my tutaj jeszcze szukamy ewentualnie, na pewno paska i ewentualnie broni. Znowu jakaś czapeczka, oj, ta nam daje nawet na plus. Także spoko, wiecie co, ją możemy sobie tutaj wziąć, a tą ewentualnie dla maga. 506, a ta nam daje 541, no to jak najbardziej sobie podmienimy. Miejsce na klejnot, zamień runy, tylko musimy zamienić z tą, która ma gemik, czyli dokładnie z tą. Tutaj jak jest dużo w tym ekwipunku, to się mogą pomieszać te rzeczy, ale wydaje mi się, że nie ma tragedii. Dobra, lecimy dalej, czyli paseczek i broń. Mamy broń, plus 18, dosyć fajny rozrzut, troszeczkę mniejszy niż my mamy, ale wydaje mi się, że chyba możemy to podmienić, tak, takie mam wrażenie. No na razie weźmiemy, będziemy jeszcze szukać dalej, bo jeszcze przynajmniej dla Kunegundy nam by się przydało, bo sami widzieliście, że dla wojownika, wojownik ma tak naprawdę tą broń dobrą. Chociaż się zastanawiam, czy temu wojownikowi nie dać po prostu tej, ale nie, podejmiemy decyzję, jak już tutaj skończymy szukać. No tu rękawice dosyć fajne, plus 31, ale nie ma sensu brać, bo już rękawice mamy. Jakaś czapeczka, w ogóle strasznie są ładne te itemki z 500 plus tornada dla tego maga, ale ta czapka no też nam się nie przyda. No nie, no tylko pasek i ewentualnie buty. I tak na, tylko pasek i ewentualnie broń i tak naprawdę tyle. Dobra, mamy jakąś broń, obrażenia od zimna, strasznie słaba runa, 38% zaledwie, ale dobra, bierzemy ją. Ile ty masz tutaj w ogóle? 45 od błyskawic. Dobra, wiecie co, no przepuścimy i mamy coś dla Kunegundy, super. Plus 15, Kunegunda tu ma ogień 40, no runkę ma o wiele słabszą. Ale te runki to tam ewentualnie, o, tutaj mamy, o, na przykład 47% zimno, to jest bardzo fajna runa. Ile my mamy u siebie? 44 zimno. To tymi runkami się tu pobawimy nawet z tych na wszystkie cechy, także to nie ma tragedii. Czyli okej, Kunegunda tak naprawdę broń ma. Mag też broń ma, czyli my musimy dla wojownika, ewentualnie dla, w sensie no, dla siebie, mamy już na pewno dla nas albo dla wojownika, nie? To teraz kwestia tego, czy coś jeszcze znajdziemy, czy po prostu zostawimy na tym wojowniku to, co mamy do tej pory. No i szukamy w dalszym ciągu tego paska, no bo ten pasek sami widzicie, że nie chce nam dropić, no ale i tak, no mówię, nie chcę spoilerować, ale i tak porównując do przebierania z wojownika, no już mamy więcej szczęścia niż właśnie tam mieliśmy, no bo tam to ten kibelek, w którym zamienialiśmy bronię, nie był dla nas wcale taki fajny. Okej, mamy jakąś broń, znowu na 3 staty, obrażenia od błyskawic 46%, plus 12, dobra, i wiecie co, to robimy tu, miejsce na klejnot, cyk, tutaj cyk, podmieniamy i ta broń raczej będzie dla nas, tutaj sobie damy zimno 47%, czyli zrobimy tak, poczekajcie, ten ma nawet dobrą runę, ten ma nawet dobrą runę, Kunegunda ma słabą runę, czyli bierzemy zamień runy, zamieniamy z tą i dobra, teraz Kunegunda ma fajną i teraz tutaj to nam zamienimy z tym zimnem 47%.
i tutaj musimy wziąć odzysk klejnotu i tak naprawdę jest git. Bronie wydaje mi się, że już są dobre, że już są zamienione tak jak być powinny. Czyli no tego paska nam potrzeba tak naprawdę i to jest i to wszystko, jeżeli chodzi o zbrojownię. Potem do gabinetu. W tym gabinecie wydaje mi się, że wcale tak długo nam nie zejdzie. Tylko, a czemu my tu w ogóle wbiliśmy na trzecią bo my ten wehikuł odebraliśmy, dobra. To nieistotne, dobra, jakieś buciki. Zobaczcie, że w ogóle nam nie chce ten, a ile nam broni dropi, to też jest dla mnie chore. Tyle broni, tu nawet fajna runa, to ją weźmiemy. I też na zimno. Chociaż w sumie 44. No to temu wojownikowi ewentualnie możemy zamienić. Ja cały czas nie wiem, czy te runy na zimno faktycznie dają to co tam mówiłem, że dają, czyli po prostu zwiększone obrażenia, kolejna broń, już jej nawet nie bierzemy, czyli to co mówiłem, że tam zwiększone obrażenia dają. No ale skoro jest taka teoria, no to lepiej mieć niż nie mieć. Dobra, mamy garniak, ale to też niestety nas nie rusza. Te ulepszone jakości cały czas mamy, żeby tutaj się nie zapomnieć. No i okej, jak to tutaj wyjdzie z tym paskiem? No powiem wam, że nie chcę coś dropić, coś nam tutaj dłużej schodzi. Powiedzmy do 3900 grzybów, jeżeli nie wyleci, to sobie wejdziemy do gabinetu magii, tam poszukamy tego, co nam jeszcze brakuje, czyli naszyjnik, pierścionek i tutaj ten trinket i ewentualnie wrócimy tutaj do tej zbrojowni i sobie tego paska dokończymy, że tak powiem, szukanie go i dalej będziemy myśleć, co tutaj ciekawego zrobimy. No buciki znowu, ale na wszystkie cechy. Żadnego chyba paska nie było. Tu mi wyleciał pasek, jak szukałem sobie ulepszonej jakości przedmiotu przed odcinkiem, ale to on mi wyleciał właśnie na wszystkie cechy. Tak to bym go zostawił i sobie po prostu runkę podmienił. No ale sami widzicie, jak to jest. Tu niestety broń z bardzo fajnym rozrzutem, ale na wszystkie cechy. No jeszcze ewentualnie ten rozrzut w tej mojej broni mnie nie bardzo, tak powiem, że tak powiem, zadowala. Nie jest zły, no bo tamte średnie nam podnosi względem tamtej broni, ale wydaje mi się, że mógłby być lepszy i też jakby tutaj coś fajnego z fajniejszym rozrzutem się trafiło, to oczywiście bym przyjął, ale jeżeli nie, no to nie ma problemu, taka broń też może być. Dobra, co my tutaj, no hełmik to niestety nie, o już nawet przesadziliśmy, ale dobra, no... Jest pasek, troszkę pancerza tracimy, ale jest na 3 staty, więc jak najbardziej spoko. Okej, tak naprawdę to było na tyle, jeżeli chodzi o zbrojownię, więc tutaj już mamy komplecik. Tutaj te bronie mamy, ale to niech sobie będą. I tak będę musiał potem do kibelka jeszcze sobie poszukać itemków, na przykład jutro, bo ja to nagram w sobotę, wy to raczej dostaniecie w niedzielę. Na przykład jutro sobie poszukam tych itemków do kibelka, żeby mieć po prostu na cały tydzień, chociaż żeby tam, wiecie, nie szukać bez eventu, bo po prostu jest to nieopłacalne. Dobra, i co? Lecimy do... Chociaż poczekajcie, może my już sobie tutaj popodmieniamy chociażby tą lewą stronę, czyli robimy tak, pyk, pyk, pyk i pyk. I teraz tak, zamień runy, to musimy zamienić czapeczki. Tutaj się martwię, żeby sobie to wszystko porobić tak jak chcę, w sensie żeby się nie pogubić. Tu w ogóle powinno być jakoś inaczej, to ten wybierz przedmiot do zamiany, czyli te zamiany run powinny być, wydaje mi się, oj, to raczej nie jest to. Ja tu miałem odporność na ogień? To w sumie dziwne. To nawet nie opłaca mi się tego podmieniać. Dobra, zaraz tutaj ewentualnie sobie coś pozmieniamy. Na razie rękawice. Powinno to móc się po prostu wybierać, że tutaj z tego okienka, czyli z tego ekwipunku i z tego, co mamy na sobie, bo by było o wiele prościej, a teraz to, jak sami widzicie, dosyć ciężko nieraz jest to popodmieniać. Ale okej, tu mamy buciki, czyli zakładamy to. Tutaj musimy zrobić miejsce na klejnot. I teraz tak naprawdę co? No musimy odzyskać te klejnoty. Mam nadzieję, że tutaj nic nie zepsuję. Jeżeli zepsuję, no to będę musiał dalej czegoś poszukać ewentualnie. I poczekajcie, tu sobie zakładamy. A, w ogóle te gemy, bo też wam mówiłem w którymś tam z poprzednich odcinków z Paladyna, gemy. Miałem sobie je dropić na odcinku, zrobić taki osobny odcinek z dropienia gemów właśnie z 25 kopalni, ale nie mogę cały czas tego kamienia zebrać. Tutaj regularnie kręcę kołem i tak dalej, no ale widzicie, że tego kamienia nie mam za wiele, więc po prostu te gemy mi się z czasem same dropią i tutaj tak naprawdę większość mam już około
600 statystyk, więc generalnie większość jest właśnie z tej kopalni 25, także po prostu odcinka z tego nie będzie, no bo jakby same się te gemiki dropią. Dobra, jak to tu wygląda? Łączna odporność 75 i punkty życia 15, czyli mamy wszystko dobrze tak naprawdę. Czyli wracamy do ulepszonej jakości przedmiotu, to sobie jeszcze dajemy na bok i szukamy w gabinecie itemków. Teraz nam są potrzebne 3 itemki, w gabinecie przeważnie to idzie po prostu szybciej z reguły, więc mam nadzieję, że tutaj, no znowu na wszystkie cechy, mam nadzieję, że tutaj nam za wiele nie zejdzie i mamy, zobaczcie, łączną odporność i tu już 21 nam daje, to bardzo dużo. Wszystko te runki się maksymalizują, tylko tej runy tak jakoś wysokiej nie mogę znaleźć. Zaraz tutaj sobie porównamy do innych graczy stopki, jakie oni tam mają runy, no bo my jednak do tego mamy pecha. No i też biorąc pod uwagę, jak tutaj dużo czynników wpływa na to, aby broń była dobra, czyli wysoki rozrzut, dobre średnie, runka teraz doszła, znaczy no nie teraz, tylko już jakiś czas temu doszła, żeby była fajna, no to naprawdę jest dosyć ciężko, biorąc pod uwagę, że bodajże na zwykłych itemkach, czyli tych nieepickich, runka się blokuje na 30%, więc jeżeli chcemy faktycznie dużą runę, no to niestety musimy szukać tylko i wyłącznie wśród epickich. Dobra, pierścionek to my już mamy, więc nam jeszcze brakuje naszyjnika, także tylko jednego itemku i będzie git tak naprawdę. To jest naszyjnik, ale na wszystkie cechy, także nie ma to zupełnie sensu i mamy naszyjnik, punkty życia 10%, także jest git, tu mamy 11%. Dobra, i tak naprawdę to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o przebieranie, to sobie zakładamy, tutaj dodaj miejsce na klejnot, tak, tutaj dodaj miejsce na klejnot, tak, tutaj to możemy sobie na razie wziąć na bok, poczekajcie. A, dobra, bo już się pogubiłem, ale okej, teraz zrobiłem dobrze. Tu jeszcze musimy dodać miejsce na klejnot, tu musimy dodać miejsce na klejnot i teraz zamiana runek. Czyli tak, łączną odporność nie musimy zamieniać, bo tu jest to samo. W pierścionku co my mamy? Łączną odporność, a tu mamy ulepszoną jakość przedmiotu, czyli pierścionek musimy zamienić. Cyk. I teraz tak, tutaj mamy odporność na zimno, a tutaj mamy punkty życia, więc musimy zamienić. Cyk, dobra, i teraz mamy tutaj punkty życia i tutaj mamy punkty życia, ale czy mamy 15%? Mamy, czyli w zasadzie nie musimy tego zamieniać, więc po prostu robimy odzysk klejnotu ze wszystkich tutaj itemków i wkładamy sobie tu. Pyk, pyk i pyk. Dobra, i w zasadzie tak myślę, że to by było na tyle. Tutaj ten pierścionek jest dosyć tani, więc a na razie niech będzie, to będzie epic w razie do kibla. I co my tutaj mamy, jeżeli chodzi o tą skrzynkę? Prócz itemków epickich, to mamy jeszcze coś takiego, na razie możemy wziąć tu, bo już mi się nie będzie to wszystko mylić. I tak naprawdę teraz tak, zaczarowanie. I co my tutaj potrzebujemy zaczarować? To nam nie jest potrzebne. Ktoś w ogóle mnie pytał pod wczorajszym odcinkiem, ja mu tam jeszcze nie odpisałem, ale odpiszę pewnie wieczorem. Ale jeżeli ogląda teraz, no to się dowie, dlaczego nie czaruję, nie używam wszystkich czarów. No bardzo proste, dlatego że tutaj jakby mam itemki do awki, gdzie one są zaczarowane właśnie tymi czarami, które są jakby potrzebne do awki, czyli na przykład, nie wiem, spragniony wędrowiec, tutaj buty, które mi tam skracają misję, tutaj więcej grzybów podczas zadań, także po prostu nie czaruję tego, czego nie używam, to jest takie jakby delikatna oszczędność golda. To na pewno zaczarujemy i teraz tak, pasek to my mamy, paska nie mamy, więc pasek musimy zaczarować, buty tutaj mamy, buty mamy, więc butów nie musimy, zbroi nie mamy, więc zbroję sobie zaczarujemy. Tak jak na wojowniku mamy wszystkie itemki, podmieniam tak jakby, bo tam jeszcze tych run nie mam zbyt wiele, no to tam wiadomo, mam tak jakby dwa osobne sety, a tutaj sobie zakładam tylko te 4 itemki, jest full na awkę, więc to jest raczej logiczne, nie? Nakrycie głowy mam, więc nie czaruję. Amulet, tego to w ogóle nie używam. Pierścień, no to ja mam tutaj i to zaczaruję tak czy siak. Dobra, jak to teraz wygląda, jeżeli chodzi o tutaj te nasze czary?
Cyk, a buciki się podmieniły, jakiś tam lag był. Dobra, czyli wygląda na to, że jeżeli chodzi o czary nasze, jest wszystko w porządku, więc podmieniamy z powrotem i lecimy tu. Tutaj musimy podmienić broń, w sensie zaczarować, tutaj też czarujemy i tutaj też czarujemy. Dobra, no i teraz ulepszenia. Ulepszenia, czyli tak naprawdę coś najistotniejszego. Broń razy 10 sobie zrobimy od razu z miejsca. I teraz nie pamiętam, czy ja tutaj razy 8 wszystko dam radę, ale wydaje mi się, że powinienem. Także robimy sobie przynajmniej razy 8, którą mamy w ogóle minę, 20 minutę. Czyli w zasadzie się dosyć fajnie wyrobiłem. 20 minut na przebieranko to jest, tak myślę, nieźle. Tutaj znowu, oj, chyba mi nie starczy surowcy, albo się mylę, no nie starczy mi. Oj, to niedobrze, czyżby mi się tutaj, aha, znowu mi się poulepszało w cały świat, tu razy 5, tu razy 10, tu razy 8, tu razy 10, tu razy 6, razy 10, razy 7, no i tu razy 4, dobra, to ja to sobie później wyrównam jakby, jak będę po prostu sobie rozmontowywał itemki u kowala, ale pamiętajcie, żeby tutaj nie ulepszać za jednym zamachem, tylko pojedynczo, no bo potem wychodzą ulepszenia takie jak widzicie. Na wojowniku mi to tam jakoś poszło, ale tutaj jak już są takie większe ulepszenia, czyli razy 8 i w górę, no to sami widzicie, że wszystko robiłem razy 8, a jest tak, razy 9, razy 10, razy 5, razy 6, razy 10, razy 7, a to chyba zrobiłem razy 7, ale generalnie no większość tam z jakimś błędem się ulepszyła. Ile ja tu mam kamienia? Kamienia mam bardzo dużo i czy ja chyba mogę to wszystko jeszcze razy 2 poulepszać wśród tych naszych towarzyszy, bo tego kamienia i tak mam bardzo dużo, więc jakby no dlaczego by go nie wykorzystać, biorąc pod uwagę, że po prostu no i tak ten kamień się będzie odkładał, nie? Potem go będzie coraz więcej i nie będziemy mieli zbytnio co z nim zrobić, no bo tego kryształu nam będzie brakować. Ja tutaj chyba na berserku ulepszałem itemki, z tego co kojarzę, właśnie tym pachołkom, a tym na paladynie nie ulepszałem, przynajmniej no, na to wygląda, jak sami widzicie. Broń dosyć droga do ulepszenia, ale generalnie no widzicie, razy 2 to kosztuje bardzo malutko kryształu, a tutaj bardzo dużo kamienia idzie. No a że my tego kamienia mamy sporo, to możemy sobie tak razy 2 poulepszać. Dobra, no i jeszcze tej, no, tak naprawdę najważniejsze. Mam nadzieję, że mi tu wszystkiego wystarczy, żeby to jakoś fajnie poszło. No to nie jest wcale ciekawe do oglądania, zdaję sobie sprawę. Ale no wiecie, żeby już się tak przygotować do tych lochów maksymalnie. Jeden loch chyba na paladynie pocisnąłem poza odcinkiem, nawet nie wiem czy go mam zapisanego, zaraz sprawdzę. Okej, w zasadzie to by było chyba na tyle, secik mamy gotowy, tu wszystko zaczarowane, zaraz sobie tego golda wydamy oczywiście w staty, tylko ja jeszcze bym chciał wam tutaj pokazać... Oj, nie pamiętam, czy ja wam to pokazywałem, czy wam tego nie pokazywałem, to chyba robiliśmy na odcinku, nie wiem czy tego nie pokonałem poza odcinkiem, a nie, to są jakieś, co ja tu mam w ogóle pozapisywane, nie wiem, to jest wszystko 24, nie mam pojęcia, nie wiem, już nie pamiętam, to było w ogóle bardzo dawno przecież. No nieważne, nieistotne. W każdym razie tutaj gdzieś w Hemoridorze czy tam w czymś zrobiłem jednego przeciwnika po to, aby sobie dobić level. Jakoś tam mi niewiele brakowało, chyba 380 chciałem dobić i właśnie zrobiłem jakiś tam loch, ale to nieistotne. Dobra, ten pierścionek rozmontowanko, tu generalnie są drogie rzeczy. Chociaż to jest tanie, no ale będzie do kibla i tutaj w kiblu mamy wszystko zrobione. Konta nie będę ogarniał, bo ogarnę sobie jakby po odcinku. Na razie co ja bym tutaj jeszcze chciał zrobić? A, na początek sobie zmienimy wygląd standardowo, żeby już mieć tutaj, że tak powiem, kompletny. No to też pewnie nie jest najciekawszy na odcinek, ale już to zrobię, żeby było z głowy. Miał być maraton z tego, kto lubi oglądać, to sobie będzie oglądał nawet i zmiany itemków, a kto nie, no to wiadomo, może sobie tam jako tako poprzewijać. Dobra, co my chcemy za broń? Chyba ta złota w dalszym ciągu będzie fajnie pasować. Teraz tak, to nam się będzie jakoś tam zgrywać, to powiedzmy, ten paseczek, no to ten podset. I co tutaj? No i chyba ten. No, jakoś to tam powiedzmy, że wygląda. Szału nie ma, ale okej. Dobra, no i teraz ładujemy 1 200 000 000 w siłę. Zobaczymy, ile tej siły nam wyjdzie. No na pewno sporo, 28 tysięcy przebijemy. Także jestem zadowolony.
I dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie ogarnienie postaci. No i chyba wchodzimy do lochów. 5500, a jeszcze mieliśmy te rungi zobaczyć. Ten tutaj Antoniako ma 49, 43, 47, 42, Demonko ma 47, czyli nie ma tragedii, czyli jesteśmy mniej więcej na równi z nimi. Natomiast jak tutaj, jeżeli chodzi o podstawki, no Demonko ma 5300, my mamy 5500, no on tego HP troszkę więcej dał, ale generalnie no tej siły, jak sami widzicie, mamy więcej. Dobra, Paladyn ogarnięty, jestem zadowolony, więc tak, portal 81%, no już te portale to jest końcóweczka, więc nie idą wcale tak łatwo, ale no powoli je tam dziubiemy, aż w końcu sobie zamkniemy. I dobra, i zaczynamy lochy, mamy władcę dziewiątek. Tam była jakaś bliska próba, zresztą sami widzieliście, że mu tam chyba z 20 milionów zostało z 266, także no sporo mu zjechaliśmy, ale czy my jesteśmy w stanie go kliknąć? No mam nadzieję, że tym paladynem po przebraniu coś mimo wszystko zrobimy, bo jednak sami musicie przyznać, że paladyn to generalnie do lochów nie jest jakiś wybitny tak naprawdę, no raczej tutaj się skupiamy głównie na robieniu karczmy i z tego mamy poziom, no bo jednak te lochy są dosyć ciężkie nim do robienia. Coś nam tu w ogóle zacięło, ale dobra, to sobie wejdziemy od razu tu, zaraz pewnie nam wywali błąd z połączeniem, dokładnie, więc okej, no dawaj tą wartę. Ojojoj, no zaczyna się coś z tym internetem mi tutaj, nie hula, ale nie wiem, z czego to wynika. No, odwieź się, żeby tu nie było żadnych problemów, żadnych prac czy tam innych. Tu już widzę, że mi się gemik skończył. Dobra, czekajcie chwilę, zrobię cięcie i po prostu wrócę, jak zresetuję pewnie router, bo coś tutaj mi się zwiesiło. Okej, jestem, wywaliło mi całkiem połączenie z internetem, bo ja tutaj w ogóle się łączę po Wi-Fi, muszę to sobie jakoś tam zmienić, żeby to było po kablu, bo coś mi tutaj ten modemik od Wi-Fi szpankuje, ostatnio zauważyłem, ale dobra, nieistotne, mamy coś na inteligencję, no to za wiele nam to nie da. I dobra, wracamy do tych lochów, próbujemy tego władcy dziewiątek, ale to już oczywiście jak będę sobie ten komputerek wymieniał, bo pewnie jak wiecie bądź też nie wiecie, będę tak, myślę, że do końca sierpnia już jakiś nowy tutaj sobie złożę i po prostu będę miał, co za tym idzie, no też będę chciał zmienić, wiecie, takie właśnie rzeczy jak ten internet po tym modemiku, monitorek też chyba będę miał nowy, czyli ten co mam teraz pójdzie jako taki poboczny, a taki jakiś nowy główny będę miał, ale to wszystko do końca sierpnia, ewentualnie wam tam, nie wiem, jakoś na filmie powiem, pokażę jakieś zdjęcia czy coś, jak to tam będzie wyglądać i jakie są dokładne modele, bo ja się nawet sam nie znam, na komputerach no to tam mniej więcej ogarniam, ale na przykład na monitorach no to kompletnie nie wiem, jakie tam są teraz dobre. Ja mam tam jakiś monitor, nie wiem ile on ma, chyba już z 8 lat, jakiś Samsunga i nie wiem, no mi on pasuje, nie, mi się tam w ogóle, teraz tam ludzie 144 Hz i tak dalej, a ja gram na tym i jakby mi nie przeszkadza, no ale fakt, że ja gram tylko w Shakesa, więc nie jestem jakimś wymagającym graczem. Ale no mówię, będę chciał sobie tutaj ogarnąć jakiś może rozdzielacz na USB i takie pierdółki, żeby to jakoś fajniej było, no a teraz to jest jak jest. No ale dobra, internet wrócił w każdym bądź razie i klikamy sobie dalej. No powiedzmy do 3000 na tego władcę dziewiątek. No była bliska próba, być może on jest nawet do zrobienia, ale sami widzicie, że no ciężko tutaj cokolwiek zrobić. No ten 381 level, no już też paladyn nam się zbliża powoli do 400, zapewne po berserku on wbije, chociaż może łowca go wyprzedzi lochami, no nie wiadomo jak to tam wyjdzie. W każdym razie no paladyn już ma tutaj sporo jakby przewagi właśnie nad tym łowcą, nawet z samej jawki. No bo to jest jednak wiadomo, serwer wyszedł dużo później, na którym gram łowcą, aniżeli właśnie ten na paladynie. Dobra, i co my mamy? My tutaj mamy, o, nieważne co mamy, ważne, że padł. Mieliśmy anioła apokalipsy Alexa i to jest wojownik. No i tutaj jak to wyglądało? Wcale nas dużo nie bije, sami zobaczcie. On był w ogóle bardzo prosty do zrobienia, nie wiem czy przed przebraniem go nawet nie mogłem zrobić. Ale trochę krytyków, jakiś itemek na wszystkie cechy, nawet za 10 milionów to spoko, albo będzie do wiedźmy, albo będzie do kibelka. Dobra, no i mamy hakera Jana. Haker Jan to jest też wojownik, no ale on już tutaj jest mocniejszy z tego co widzimy, chociaż tam jakieś bliższe próby mu jakby
jakby mamy po prostu, walcząc z nim, ale nie wiem, no czy jesteśmy w stanie go zrobić. Może jakaś perfekcyjna próba, tak naprawdę idealna. Zobaczmy, jak to wygląda. 25 milionów mu zabieramy, krytyk. No i on tutaj właśnie nas blokuje i też nam mocne hity wali. No ale jakby, kurde, on jest do zrobienia. Jakby nie blokował my same kryty, to myślę, że on by był do zrobienia. Dobra, no klikamy go. 300 milionów ekspa piechotą nie chodzi. 382 bardzo dużo wskazuje na to, że wbijemy, jeżeli go pokonamy. Także no myślę, że dobrze by było. No ale zobaczmy, czy jesteśmy w stanie. No 18 milionów, 25, 23. Zobaczcie, tamta próba, gdzie dwa razy nam zablokowała i tak była bardzo bliska. Więc wydaje mi się, że żadnych bloków od niego, my same krytyki i może by to było do zrobienia. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ale dobra, zobaczymy. Powiedzmy do 2800 na razie. A dalej sobie ewentualnie przejdziemy po prostu do innych lochów i może tu jeszcze do niego wrócimy. Zobaczymy. W każdym razie no wydaje mi się, że mimo wszystko on jest do zrobienia. Jakby go tutaj dłużej poklikać. Nie chcę oczywiście na odcinku przedłużać za bardzo, żeby to też nie było takie nudne. Ale kurczę, no jest do zrobienia, to jestem praktycznie przekonany. Dobra, coś tam zwiesiło, ale okej. Klikamy dalej, no jeszcze 10 prób ponad. Wojownik, no mówię, no to nie jest wcale ten fireball, trochę daje na tych wojowników, oni nas wcale jakoś mocno nie klepią, no ale dobra, na razie tyle. Góra Olimp, Herkules, czy Herkulesa jesteśmy w stanie kliknąć? No, połowę HP mu zbijamy, czasem nawet więcej niż połowę, ale wydaje mi się, że jeszcze nie, wydaje mi się, że jeszcze troszeczkę za mało. O, tam próba 2 miliony, no to on jest do zrobienia też, kurde, sporo tych lochów takich dających nadzieję. Ale no sami widzicie, że wcale to nie jest takie proste. Dobra, wiecie co? Jeszcze tu powrócimy. Na razie sobie chcę tak na szybko poprzeglądać, co my w ogóle tu możemy ubić, tak wiecie, bez większych problemów. No tego to wydaje mi się, że jeszcze dłuższy czas nie. Tam było 67 milionów, ale no to jest dosyć mocny przeciwnik. Wąż Midgardu. To jest bodajże... A nie, to zwiadowca. Myślałem, że wojownik. Zwiadowca... No ale zobaczcie, no też nam stawia opór, dobra, i esterosik, esterosik, co my tu mamy w tym esterosie? Obrońcę, no tego obrońcę to tym bardziej nie zrobimy, także okej, dobra, na razie go odpuszczamy i lecimy do strefy mroku. Hemoridor, w Hemoridorze trollowe trio myślę, że jesteśmy w stanie machnąć, zobaczcie, że ile bliskich prób. To jest naprawdę troll, że... O, tam milion, nie, 2 miliony niecałe w zasadzie. To jest dopiero troll, że co chwilę schodzimy z prawie 300 milionów HP do 30, 20 i nie jesteśmy w stanie tego dosyć szybko zabić, no ale dobra, w końcu padło. To nam chyba 300 milionów nie dało. Trollowe trio... O, nawet tu wojownik ile zrobił. Dobra, dało nam 163, no to szału nie ma, ale dobra, pokonanie i teraz mamy króla. Król też padł, sami zobaczcie jak szybko. A, i nam się nie zapisał, od razu nam się Smolum zapisał, czyli się zbugowało, no ale dobra, nieistotne. No i tego Smoluma mamy, ale tego Smoluma to my chyba nawet mamy na Berserku. Chociaż no tu zobaczcie, że trochę mu robimy. Ale, oj, 382 level w ogóle wbiliśmy, tak się zbugowało, że nie wyskoczyło to okienko, które tam powiadamiało. Dobra, no ale myślę, że nie jesteśmy w stanie tu nic zrobić. No z tym Golden Gumpim to też się będziemy długo męczyć, bo to jest mag. One-shotuje tutaj wszystko. Tu raczej nic nie zrobimy. Esteros 6x20, to też jest mag, no też na razie tutaj za wiele nie zrobimy. O, tego możemy w sumie zrobić. Heimdala. Heimdall to jest wojownik, ale my go pamiętam, że na Berserku już ruszyliśmy. No tam był milion. No, myślę, że on jest do zrobienia. Za wiele expa to nam nie da, no nie oszukujmy się. Za wiele tutaj nie zyskamy pokonując go, no ale wiecie, zawsze to jakiś loszek do przodu. Więc warto machnąć. Zawsze trochę expa i tak dalej, i tak dalej. No dobra, 78 milionów, 74, no jedna była taka próba, tam 2 miliony chyba, 23 miliony znowu. No z 318 to jest naprawdę niewiele. No i dobrze, jakby on padł, dobra, padł, super. I ile my za niego dostaliśmy, od razu sobie zerkniemy, 318, no sporo robią te pachołki mimo wszystko, zobaczcie. Oj, 120 milionów i my zbiliśmy bardzo dużo też. Ile za niego dostaliśmy? 150 milionów expa, no szału nie ma. Ale okej, okay, Walkiria jest jeszcze nie do zrobienia. 13 piętro, ta tyranka Tessie.
Wydaje mi się, że możemy ją pokonać, bo ona raczej jest takim lżejszym przeciwnikiem. Generalnie to nowe 13 piętro, tych nowych przeciwników, oni nie są jacyś mocni i dokładnie padła dosyć szybko, 300 milionów ekspa w kieszeni, też sobie od razu obejrzymy, 216 milionów, no ten za wiele nie zabrał, Maguś nawet sporo zrobił, 142 miliony, no i ta zbiła tam powiedzmy 44, no i resztę my ledwo, bo ledwo 585 tysięcy, ale padła. Dobra, kolejny, my tego Petera to chyba nawet na berserku jeszcze nie zrobiliśmy, także nie ma co próbować. Dobrze, że mam takie odniesienie, bo tak to bym klikał bez sensu. No i dobra, i mamy Sempa, który w ogóle nie chciał paść ostatnio, a teraz zobaczcie, chwila, moment, wystarczyło się przebrać, nowa broń i od razu bardzo fajnie to się potoczyło. Dobra, mamy tutaj troszeczkę rzeczy do rozmontowania, chyba że będą dla naszych pachołków. Pasek możemy ku Negundzie w zasadzie podmienić. Tylko że ja tutaj muszę zamienić runę i muszę zrobić tak, za to teraz tutaj dodaj miejsce na klejnot, tak, tutaj odzyskamy i dobra, zamianka. Tutaj mamy plus 17 i punkty życia 11, a i to możemy razy 2 od razu ulepszyć, plus 17, no niby możemy podmienić, nawet nie musimy runy, bo jest ta sama. W sensie też są punkty życia. No wiecie, tutaj chcę podmieniać, żeby też nie tracić za wiele, bo tutaj te itemki z tornada, no to jest droga rzecz mimo wszystko, ale okej, dobra, chyba na razie tyle. W kuferku co my jeszcze mamy? 10 milionów, o, mamy buciki możemy oddać do wiedźmy jak najbardziej, dobra, dwa te w siłę i lecimy dalej do tego tornada, znowu buciki fajnie, będą do wiedźmy i chyba tam widzę, że mi nic zbytnio nie dropi, co to jest wojownik, nic mi tam nie dropi na razie itemku, więc i fajnie i nie fajnie, no nie fajnie dlatego, że wiadomo, to jest darmowy gold. No a fajnie dlatego, że po prostu go nie zmarnujemy, jak będziemy mieli zapchany ekwipunek. 36 minut odcinka. No fajnie, że tu się coś ruszyło, powiem wam. Podoba mi się to, bo jednak no sami widzicie, że powoli do przodu te lożki nam idą. Niedługo 383 już bijemy, ale dobra, mamy coś. Mamy coś tutaj do... te buciki, dokładnie, dosyć drogie. Mamy jakiś pasek dla maga. A nie, zaraz, czemu to jest? To jest na siłę, czyli to jest dla nas pasek tak jakby, ale jak damy magowi, to on się powinien zmienić, tak? Dokładnie, na inteligencję. I daje nam dosyć sporo, czyli musimy sobie podmienić runkę tutaj, łączna odporność, cyk. I musimy odzyskać klejnot. Muszę się nauczyć korzystać tutaj tym prawym przyciskiem myszy, bo to jest jednak duże ułatwienie. Ja tego przeważnie nie używam. W sensie, no jak naciśniemy prawym na jakiś itemek, to mamy wszelkie możliwości. Nie musimy szukać wiedźmy, kowala i tak dalej. A ja tego przeważnie nie używam, a to jest jednak mimo wszystko fajne. Fajne udogodnienie, nazwijmy to. Dobra, no i chyba na razie to by było na tyle. Ten przedmiot był już w toalecie. Tu mam w ogóle coś, co mogę bez problemu sobie rozmontować. To mi tam jakoś po drodze wyleciało. I dobra, na razie tyle. Na razie wracamy do tego. Czy z samego tornada nam się uda wbić 383 level? Nie wiem. No ale wiem, że nam co chwilę się tutaj niestety zapychają ten plecaczek nasz. Poczekajcie, czy my coś tutaj mamy taniego w miarę? Daj mi zbrojownię. I tak, o, buciki są, to nie zauważyłem. No właśnie, no tu muszę się nauczyć tych prawych, bo tak to bym nie musiał szukać tej wiedźmy i tak dalej. Ile to kosztuje? To kosztuje 4, 10, 6. No to 10. Generalnie tu z tego co widzę są jakieś droższe itemki. Ten pasek jest tani, to go możemy na razie sprzedać. I tak tu jeszcze będę szukał do właśnie kibelka tam i temu, więc to mi na razie nie robi. Te bronie są w zasadzie tanie, już mi one się nie przydadzą. To możemy sobie uporządkować w miarę. To w miarę, to jeszcze jest klata za 10 milionów. Dobra, wracamy z powrotem do tornadka i próbujemy klikać dalej. Zobaczcie, że to tornado nawet nam troszeczkę się odblokowało, powiedzmy. I prawdopodobnie wbijemy z niego 383 level, dokładnie, super. Dobra, mamy kolejnego wojownika, 59 tysięcy siły do ninja, ale też padł. O, tam widziałem jakiś epik, także spoko. No i dobra, i mamy cybernetyczne zombie, to jest 60 tysięcy siły, więc też blok, też wojownik. Ale myślę, że może jak tutaj jeszcze poklikamy, to będziemy w stanie go machnąć, nie jestem pewien. Ale taką mam nadzieję.
Dobra, powiedzmy do 2150. Jeżeli nie padnie, to, to sobie lecimy do innych lochów. No tak naprawdę, o, tam 9 milionów było. Tak naprawdę nam zostaje tylko to 13 piętro. Dobra, padł, nieważne. Zostaje nam to 13 piętro w świetle i ten Herkules chyba, tak? On był tam jeszcze w miarę możliwy. Ale dobra, no na razie tu idzie tornado, więc na razie nie ma co się zastanawiać. I znowu nie mamy miejsca w ekwipunku. I czy my mamy jakieś buciki? No niestety żadnych butów nie mamy, więc tutaj się rodzi problem. 10 milionów. No i znowu będziemy się musieli tych tańszych przedmiotów pozbywać, na to wygląda. Czyli dobra, no to za 2,5, to za 2,5. No niestety, no to jest taki urok, jak się robi wszystko na odcinku, tylko się nie klika regularnie, tylko ja to wszystko dla was zostawiam, jeżeli chodzi o inne postacie niż wojownik, tak? Bo ja na wojowniku jakby wszystko klikam na bieżąco. No a jeżeli chodzi o inne postacie, to to jakby zostawiam wszystko na odcinek. No i jak się takie coś zrobi, no to sami widzicie, jak to idzie. Dobra, cyk i okej, okay, jeszcze raz sobie przejrzyjmy. Tu w ogóle mamy jakieś epiki, to, ale one wszystkie za 10 milionów, no to nie, no nie ma co ich sprzedawać. To są jednak dwie statystyki, a to jest dużo. Dobra, tą broń możemy dać, bo ona jeszcze nie jest taka droga. Ten hełmik też, no a tutaj no ten pierścionek. No tu już generalnie bym wolał nic nie dawać, ale dobra, no próbujemy. Jeszcze padają, zobaczcie ile tych itemów leci, żadnych butów. No to jest pech, no ale na tyle itemów, ile my tutaj mamy w grze, no to jednak tu już widzę, że jakiś, a nie, jednak nie blok. Chciałem powiedzieć, że widzę jakiegoś bloka znowu. No a tutaj sami widzicie, że jednak nie. No i tu jest niby wojownik 61 tysięcy siły, a my znowu mu tutaj zbijamy bardzo dużo. No śmieszna sprawa, nie ukrywam. No i tu mamy po 10 milionów samej itemki. Dobra, tu mamy jakąś piątkę, tu mamy szóstkę. No już musimy te wszystkie, co nie mają 10, po prostu sprzedawać, bo inaczej będzie ciężko. Tu mamy jakąś dwójeczkę. Mam nadzieję, że żadnych butów nie sprzedałem, bo nie spojrzałem w sumie, tylko tak leciałem po cenach. Mam nadzieję, że nie, okaże się w montażu. Dobra, no i wbiliśmy prawie pół levela już. Zobaczcie, że to tornado nam bardzo dużo dało. 61, znowu jakiś wojownik, który padł. I teraz mamy kolejnego. No dobra, do 2050 teraz polecimy. Chociaż tu zobaczcie, co chwilę jakieś bliskie próby. No on padnie za chwilę, dokładnie. Rękawice tam jakieś wyleciały, hydra. Bardzo ładny arcik, to już mówiłem chyba na odcinku z Berserka, gdy ją pokonywaliśmy. Ale hydra to jest wojownik, 62 tysiące ma siły, ale też padła, no ale dobra, przynajmniej dała buty. I dobra, i co my tutaj mamy? Mamy buty i akurat buty są tanie, no niestety. Nigdy nie ma tego, co by się chciało. Dobra, szukamy dalej jakichś tanich itemków, no to jest dosyć tanie. No te rękawice musimy sprzedać niestety. A jak to tu wygląda? Tutaj mamy chyba wszystko drogie, czyli dobra, czyli lecimy dalej. Znowu wojownik, 62 tysiące siły. No może na tym się, a nie, jednak się nie zablokujemy, nieważne, cofam. No dobra, do 2000. No powiem wam szczerze, że wiem, że to idzie ładnie, ale już tutaj po prostu nie chcę tego klikać, bo, a dobra, padło i tak, zobaczcie ile tego pada, no nie. Ten też padnie. Ale my przez to tornado przechodzimy, po prostu jak jesteśmy tutaj jak w domu. I jeden za drugim, jak przecinak przez te lochy przechodzimy, przez te kolejne poziomy tornada. Ale ja już tutaj nie chcę tego klikać, bo mi po prostu szkoda golda z tych itemów. Także dobra, jeszcze z 50 prób na tego, jeżeli do 1950 nie padnie, mam taką nadzieję cichą, z tyłu głowy, no to kończymy, przechodzimy sobie do tych lochów tam w strefie światła i kończymy, wrócimy do tego tornada na pewno niedługo, no bo sami widzicie, że to bardzo ładnie idzie. Ja tutaj sobie przez kolejne dni posprzedaję te itemki, które tam są warte 10 milionów, no bo to jest naprawdę dużo. Dobra, na szczęście nie padł. 16 punkcików siłkę możemy dać. Mamy jeden itemek w razie czego, w sensie jeden slocik wolny, jakby co. I dobra, co my tutaj chcieliśmy porobić? No tak naprawdę 13 piętro, no i tego hakera Jana. Powiedzmy na niego 250 do 1700 grzybów, taki próg. 250 to mi się wydaje, że taki jest, że jeżeli by to miało paść, to by to faktycznie padnie. No a jeżeli nie, no to będziemy się tutaj musieli pożegnać na jakiś czas i sobie wrócić znów. No ale on jest do zrobienia, no to jestem na 90% pewny, że on jest do zrobienia. Tylko tutaj jakaś fajna próba, można powiedzieć, że praktycznie idealna. Czyli po prostu same kryty z naszej strony, takie najlepiej mocniejsze, no od niego 0 bloków. No i on będzie do zrobienia. Ale jeżeli nie, no to trudno. No ten 384, nie ukrywam, że fajnie by było wbić.
Ale jeżeli się nie uda, no to trudno, nie? To jakby nie ma problemu. Dobra, no dawaj, no jeszcze 150 grzybków tutaj na ciebie. Ale zobaczcie, że w ogóle żadnej bliskiej próby przez te 100 grzybów nie było. Raczej tutaj tak 25 milionów 30 to jest taki max, jaki mu zbijamy. No myślę, że moglibyśmy go pokonać, moglibyśmy na pewno. Tylko że to jest właśnie to, ci przeciwnicy w tym nowym 13 piętrze mają mało HP, natomiast biją bardzo dużo i tak naprawdę to jest taki lock, wydaje mi się, bardzo dobry pod berserków, bo no berserk tak naprawdę z odpowiednią furią padł, okej, super, i troszeczkę nam brakuje do levela, może ten Herkules nam tutaj da, tu znowu 10 milionów, dobra, no będziemy musieli jedną rzecz przynajmniej sprzedać, zobaczcie ile tutaj tego wszystkiego. Hacker Jan, jak to tutaj wyglądało, Fireballek 25, my nawet bez kryta, o dziwo, on kryta dał, zobaczcie. My tutaj jest już teraz krytyki, on nie, 14 milionów. No i zobaczcie, że wcale to nie było jakoś bardzo wymagające, a mimo wszystko troszkę grzybów na niego poszło. I teraz tak, szukamy czegoś, co nie jest warte 10 milionów, na przykład tych rękawic, na przykład tego wisiorka. I chyba tyle na razie, tutaj już wszystko po dyszku widzę. Zapominam w ogóle z tego kuferka odbierać itemków i przez to na pewno przegapiłem tutaj, jak chciała, pierścienie i tak dalej, wiedźma. Także muszę po prostu o tym pamiętać. Dobra, lecimy dalej, lecimy do Herkulesa, Góra Olimp. Herkules, no tutaj mu schodziliśmy, raz mu chyba zostało 2 miliony, tam jakoś na początku klikania lochów, z tego co kojarzę. Więc dobrze by go było pokonać, z racji tego, że wbijemy po prostu dzięki temu 384 level. Także dzisiaj w sumie 4 levele byśmy wbili, no tak powiedzmy 3,5, bo tamtego 380 to była końcówka. No ale jednak sami widzicie, że spory progresik dzisiaj został zrobiony. No o, tam 7 milionów próba. No pomógł ten wehikuł, który był praktycznie cały odebrany. Generalnie no wiele rzeczy pomogło, ale spoko, no. Jakby wszystko to się składa na to, że sobie wbijamy ten poziom do góry na tym paladynie, nie? Jednak tutaj sporo zrobiliśmy. 1600 i padł, dobra. 1682 grzybki, chciałem do 1500 lecieć, ale dobra, padł. Obejrzymy sobie jeszcze tą walkę, tylko zaraz. No tego Aresa to już nie zrobię i jeszcze bym chciał spojrzeć na 13 piętro. Czy my jesteśmy w stanie tego zrobić? Ale nie, wydaje mi się, że nie. To jest kolejny wojownik, więc już tutaj nawet nie ma co próbować. Dobra, patrzymy sobie na tego Herkulesa i jak to tutaj padło. I tak naprawdę to tyle, to jest wojownik, jak widzimy blokuje, więc w sumie walka będzie dosyć długa. Nie wiem, czy chce mi się ją całą oglądać. On ma 500 milionów HP prawie, także no to jest bardzo dużo. No ale zobaczmy, no na chwilę tej walki obejrzyjmy, czy tutaj jakieś mocne krytyki z naszej strony wpadły. Fajnie by było, jakby wpadły. Ale nie wiem, no 21 milionów, 18, 14, no musimy tutaj jakieś 26 prawie, musimy tu 34, ok, rozpędzamy się, 38,5, 33, no musimy jakoś mu zbić to HP, nie, on ma jednak jego 500 milionów, więc jest 45 milionów, ok, 47 prawie, no tak się spodziewałem, że potem się rozpędzimy i te próby będą, w sensie te ciosy będą mocniejsze z naszej strony. I tutaj jeszcze zobaczcie, 1 600 000 nam został. No dużo szczęścia i zobaczcie, taki wymagający przeciwnik, a zaledwie 190 milionów expa. Wiedziałem, że on nie daje dużo, ale tu chodziło bardziej o to, żeby po prostu sobie ten level dobić. Dobra, to by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek z przebierania paladyna wam się podobał. Duży progres tak naprawdę, jestem bardzo zadowolony. Wbiliśmy bardzo dużo, no przewaga nad demonką strasznie wzrosła. Ale on tutaj chyba jeszcze nic w Epic nie działał, więc po prostu sobie zobaczymy, jak to u niego wyjdzie w niedzielę wieczorem. W sensie ja sam zobaczę, no a wy tam na kolejnym odcinku. No ale tutaj jeżeli chodzi o paladynów, no to widzimy, że bardzo ładnie nam idzie. Demonko tutaj ewentualnie może nas jakoś tam dogonić. Ariach ma 372 level. No i tutaj w podstawach bardzo odstaje, chociaż widzę, że on w HP dodał dosyć sporo. No i jest jeszcze Dermoeman.
który ma no też tych podstaw bardzo malutko względem nas. I czy tutaj jest w ogóle jeszcze jakiś paladyn? No jest dopiero Janik na 360 levelu, no ale on też te podstawki ma kiepskie. Dobra, to by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów przy piętym komentarzu, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem i napiszcie w komentarzu, czy podoba wam się ten odcinek, bo wydaje mi się, że zrobiliśmy naprawdę dużo. Także dziękuję raz jeszcze za oglądanie, za uwagę, trzymajcie się i cześć!